Jestem w miejscowości Staropole przy tablicy informacyjnej przy pozostałościach obiektu 780. Tablica jest w trzech językach. No i już będę pokazać szybko, jak te pozostałości wysadzonego schronu bojowego wyglądają. Te porozwalane betony wszędzie umożliwiają, utrudniają wstęp. Tu jest pozostałość mostu podnoszonego, który był nad tym Wilczym Dołem. No i okienko strzelnicze na wprost, wejście główne. I tutaj już nie ma przejścia, także już będę pokazać kopuły pancerne. Jedna była obserwacyjna, a druga była dla działka, ale jeszcze tutaj takie pomieszczenia boczne. Jakieś niemieckie napisy się nie zachowały. Tu coś było, ale to jest po polsku. Tutaj tylko jakiś zarys pozostałości niemieckiego napisu, a tak nie ma nic. Ławeczka. No wiadomo, no miejsce imprezowania, taki schron dla młodzieży. Tutaj było palone ognisko i tak jak podejrzewam, to właśnie było małą kopułą obserwacyjną. Tam jeszcze został kawałek pancerza, niewyciętego do końca. No i tu już przechodzę do tej kopuły strzelniczej, która była dwukondygnacyjna. Tam jest jej zarys, ale tylko widać niebo. Mam zajęte ręce latarką i telefonem, żeby ją pokazać z zewnątrz, jak to wyglądało, to wyjdę. Wrócę się tam, skąd przyszedłem i pokażę z zewnętrznej. Bo z zewnętrznej to wygląda troszeczkę lepiej niż tutaj od środka. Tutaj naprawdę nie ma czego szukać. No i to jest jeden z tych obiektów, który pokazuję po to, żebyście sami nie musieli tutaj przyjeżdżać i tracić na niego czasu. Bo tu naprawdę niewiele zostało tutaj z tego obiektu. No ale do kolekcji, no wiadomo. Muszę wszystkie zaliczyć, jakie są. No i to jest ta większa kopuła na działko. Grubość pancerza jakieś 10 cm, czyli standardowo, gdzie niegdzie były pancerze 20, to na Szilu między innymi chyba się 20-centymetrowy pozostałość, bo też wycięty palnikiem zachował. No i tutaj wnętrze tej małej kopuły obserwacyjnej. No i tak to właśnie całość się tragicznie przedstawia.